Fuck. Nie. Jest. Kurde, ale... Siemanemaneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. I jak wiecie, dzisiaj zagramy w nową gierkę na moim kanale. Jak wiecie, chciałem to powiedzieć już wcześniej, jak wiecie, mam dość spore doświadczenie z gier IO. Kiedyś graliśmy dużo w Sliterio, w Deepio, to są jedne z najlepiej oglądanych odcinków u mnie na kanale. Dzisiaj znalazłem nową grę IO z Lapio i wydaje się być naprawdę bardzo, bardzo ciekawa. Jak widzicie, możemy tutaj sobie zmieniać kolory na... O, nawet jest Quibble Co-op, super. Możemy sobie zmieniać kolory naszych... tutaj miśków tak zwanych. No i mniej więcej po tym, co tutaj widzicie, możecie widzieć, o co w grze chodzi. My jesteśmy takim małym ludzikiem i mamy na linie taki wielki tutaj znak albo jakąś kulę i musimy się tymi kulami zabijać bądź bronić. Więc może pierwszą grę tutaj ja wam pokażę mniej więcej, o co chodzi. Myszką się steruje tym... O, widzicie, odbiłem teraz swoją kulką tego właśnie pana i chodzi o to, że my musimy trafić w tego małego tam, bo... O, jakieś lagi. Jak rano grałem, to nie było lagów, ale teraz wieczór to już dużo ludzi gra. O, zobaczcie, zabiłem kogoś. U, tutaj zabiłem kogoś. I zabijając ludzi, czyli trafiając te małe ludki bardziej niż w ich kulki... O kurde, no! Właśnie teraz mnie zabił. Trafiając w to, będziemy rosnąć. Prawie zostałem zabity przy... Jak on tak zmienił kierunek tego nagle? Nie mam pojęcia. Jak oni nawalają. Będą dzięki temu, że będziemy zabijać tych ludzi. Zaraz tutaj Lil Wayne mnie zabił. No tak to być nie może. Dzięki temu, że będziemy zabijać tych ludzi, będzie rosła nam nasza kulka i będzie coraz większa. I teraz właśnie zabiłem i jak widzieliście, nasza kulka urosła. Właśnie pokazał mi się tutaj pul. No dobra, ten tutaj się zabił. No kurde, on stoi i nic nie robi, bo to jest AFK prawdopodobnie. I mnie zabił, no. Ta gra jest o tyle cięższa od Sliterio i od tych wszystkich, że tutaj jest naprawdę bardzo łatwo zginąć. Widzicie, tutaj top 1 ma 116 zabić, tak? Czy to są punkty? Nie mam zbytnio pojęcia, czy to są punkty, czy to są zabicia. Zabiłem Lil Wayne'a, który był przed chwilą jeszcze ogromny. U Jezu, ale mło! Seria! Teraz ten mnie zabije, patrzcie. Czy to jest jakaś ich technika, żeby stać? Dwóch naraz zabiłem! Jestem, kurde, chyba mistrzem tej gry! No i czy ja wam wszystko powiedziałem? Patryk! Patryk! Patryk, czemu mi to zrobiłeś? I powiem wam, że jak na grę IO, to po pierwsze, bardzo mało lagów, chociaż teraz troszkę zacina faktycznie, ale rano jak zagracie, to zero. Ronaldo! Czasem mi się tam mój pasek zadań, ale ten to ma wielką kulę i to ja się boję takiej wielkiej kuli. Jest naprawdę przyjemna, jest dość mało graczy, bo jest z tego co wiem to nowa. Może Mano przestań... Jezu, ale mam farta. Mano! Dawaj go. Ah, fuck! Nie lubię. No idzie mi tak średnio. Oni wszyscy tutaj stoją i próbują się tutaj zabijać. No jak to się dzieje? Więc na pewno są jakieś techniki. No tutaj na przykład w Deepio mi się podobało to, że mogliśmy ulepszać te swoje tanki. I dzięki ulepszeniom byliśmy lepsi po prostu, więc wchodziło tam odrobina chociaż... Dobra, ile dostałem punktów? Nie wiem, 5. Dobra, czyli 4 za to dostałem, więc prawdopodobnie za każde zabicie jest jeden punkt, ale jak zabijemy kogoś, kto zabił na przykład więcej osób, to dostajemy więcej punktów. Mamy teraz 8 punktów i całkiem sporą tą kulkę już, bym powiedział. Ja jestem ciekaw, jak wygląda Bruce Lee, który ma 116 aż punktów. Wow! No ten to był dobry, ale teraz tu jest ich trochę za dużo, a ja już naprawdę mam sporą kulę. Lubię duże kule. Chciałbym mieć dwie, aczkolwiek na razie mam tylko jedną. Więc deal with it, motherfuckers. No łatwiej się zabija. Mówiłem właśnie, że łatwiej się zabija, mając dużą kulkę. To fakt. Wow, ale go tutaj outplay tak zwany, no. No, tutaj Osama Trump. No, pięknie. No, powiem wam, że jest to naprawdę fajne. Tutaj troszkę jednak techniki też wchodzi w grę. Patrzcie, sam się prawie zabiłem. Jego kul... O, Jezus. No,
No powiem wam, że jest fajnie, ale patrzcie, odrodziłem się z 4 punktami zamiast tylko... Jak mu urosła ta... Który kogo zabija? Jest! Dobra, dużo punktów dostanę. No, dostałem dużo. Tak nawet. Ja pierdolę! Nie przejmujcie się moimi przekleństwami. Nie no, to jest naprawdę ciężkie. To jest naprawdę ciężkie. No trzeba manewrować tą myszką. I to... Łopa Gangnam Style. Nie wiem czemu to powiedziałem, bo zrobiłem łop. No nie! No i takie cwaniaczki sobie stoją i myślą, że jak będą stali, to pokonają wszystkich. To jest oszukiwanie po prostu. Ja tego tutaj różowego... Jest! Mam go! Tego niebieskiego też porobię. Na razie muszę... Jezus! Jakie outplaye poszły! Fuck! No i to nie jest... Właśnie to mi się podoba, że to nie jest Slither.io, gdzie jak macie już dużo punktów, to gracie tak naprawdę taki safe play, nie? Bo musicie oszczędzać jednak te punkty swoje. Bo na przykład jak miałem 30 tysięcy punktów, no to tak gdzieś się z boku trzymałem, żeby nie stracić tych punktów. A tutaj tak naprawdę fuck it, tutaj jest agresywnie, lecimy z... Kurde, jakbym takiego Alexa zabił, ale no był duży bardzo. Czy Alex jest tam jeszcze na dole? Czy to Alex tak wariuje tą piłką? Nie wiem do końca, nie wiem. Kto ma wiedzieć, ten wie, o co chodzi. Mam nadzieję, że jednak nikt nie będzie wiedział. Chociaż Mati zaraz przyjdzie, bo Mati tu lubi obczajać na pewno. Mati ogląda wszystkie odcinki. Zresztą jak wszyscy swoje odcinki oglądamy, ja... się powstrzymałem, no. Jeszcze raz się zaraz powstrzymam. Czy tutaj jest jakiś top 10? Jest. Jestem 43, czyli mogę powiedzieć, że jestem w top 50. Jestem w top 20 obecnie. Nie, już nie. Byłem przynajmniej w top 20 z Lapio. Shit. No muszę wyczuć gdzieś ten timing, nie? No, na przykład teraz wyczułem. Teraz też wyczułem, ale rzuca nami... Patrzcie, jaka tutaj wymiana zabaw. Tam jest jakaś duża kulka, powinniśmy się bardziej nią zająć. I je. Tu Erik, tak? Erik tutaj z tym Lenny Face'em. Nie, no to nie jest Lenny Face, ale tutaj ile Quebel Copów. Dobra, tu Quebel Cop jedno. Jebaniutki. Jest ciężko, naprawdę. Ale gra jest fajna, jest naprawdę fajna. Jak na grę IO... To jest naprawdę fajna. Nie wiem, może zrobimy jakąś taką małą serię z gier IO, bo naprawdę wam się to podoba. Oczywiście są gry, może już minął hype na gry IO, ja nie wiem. Myślicie, nie wiem, gra ktoś jeszcze w Slither.io? Ja grałem ostatnio, próbowałem, ale są, mam lagi straszne jednak. Nie wiem, czy to... Teraz wątpię, że to zależy od komputera, no bo raczej nie mam z innymi problemami gier. Co ja tutaj powiedziałem? Ale pamiętam, że kiedyś na Mozilla jeszcze przed restartem musiałem coś tam instalować. Więc jeżeli chcielibyście, żebyśmy może jakiś taki dzień na przykład zrobili, albo... Tam jest jakiś wielki! Żeby na przykład, kurde, raz w tygodniu zrobić seryjkę z tych... Z IO... fuck! To wiecie, co trzeba zrobić, nie? Oczywiście, jak w każdym ostatnim odcinku, szantażujemy o łapki. Jeżeli chcecie, żeby te IO się pojawiały gierki, albo na przykład, żeby z Lapio jeszcze... Ostatnio graliśmy w Splixio, które wam się bardzo też spodobało. Jeżeli chcecie, żeby się pojawiło jakaś ciekawa gra z IO, no to pod tym odcineczkiem proszę zostawić 250 łapek w górę, koniecznie. To wtedy od razu na kanał wleci, znaczy od razu, no na pewno wleci w następnym tygodniu, albo w tym tygodniu jeszcze, zależy kiedy wbijecie. Wleci kolejny odcineczek z jakiejś gry IO i najlepiej napiszcie mi... Jezus, ale tutaj outplay lecą. Najlepiej napiszcie mi w komentarzach, jaką to grę byście chcieli z tych IO zagrać. No bo z Lapio, czyli właśnie ta jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. Jeszcze troszkę tutaj postaram się zabijać, bo przed chwilą bardziej się skupiłem na gadaniu niż na... O, no kurde, no. No jest ciężko, wam powiem. Jest naprawdę ciężko. Tutaj... No, ale on ma większą piłę, więc tak czy siak mnie trafi, ale właśnie, może jakoś mi się uda. No, odbiło mnie trochę, bo... No kurde, no, trafiłem go, jest. Nie, to on mnie zabił, no. Te lagi, no. Wiecie, najłatwiej jest walić na lagi, więc... O Jezus. No, prawie go trafiłem. On zniknął po prostu. Dobra, mam tego. A teraz, żeby mnie nie wyoutplayowali, no i... Ledwo co to powiedziałem, to mnie zniszczyli, no. No jest ciekawe. O, tutaj, patrzcie. Jest, dobra, mam.
No nie, no. Te lagi są straszne. Jak jest dużo osób w jednym miejscu, to zaczynają się lagi i nagle jesteście, a potem was nie ma. Gdzie on się teleportował? Za takie teleport... To był prawie jak teleport na bota, no. Taka firmóweczka była. Nie. Nie, nie będę już próbował być śmieszny, no. To są takie żarty, że wiecie, kto wie, ten wie, ale nie każdy wie pewnie, no. Ja też w sumie nie powinienem wiedzieć, bo... Zabiłem dużego! O kurde, prawie zostałem porobiony jednak przez małego. Jestem siódmy! Jestem w top 10! Zaraz zniknę z top 10, ósmy, dobra, ale kurde, z 10 punktami to raczej nie mam się czym chwalić. Oh, fuck. Nie. Jest! Kurde, ale... 11 punktów miałem, więc byłem w top 10. Zadanie na dzisiaj wykonane. Pamiętam też, jak zaczynaliśmy grać w Sliterio, to pierwsze mapki były bądź w top 10, potem bądź w top 3. Więc myślę, że tutaj pierwszy krok zrobiliśmy w Zlapio, byliśmy w top 10. Chociaż myślę, że to nie jest zbyt ciężkie, bo... Fucking shit! Nie wiem, co się dzieje. Jest 101 komputerów podłączonych, tak? Czy o to to chodzi? Nie wiem. Na dole jest jakiś taki liczny... Ile tutaj ich jest? Co tu się dzieje w ogóle? Patrzcie, ja tutaj będę z wszystkich ownował. Prawie sam zginąłem. No ten tutaj grucho to lata równo, no. Adam, jesteś mój. Czy znowu będę w jakimś top 10? Nie, mam 4 punkty, jestem w top 20. O nie, fuck! No i to jest najgorsze, bo niszczysz sam siebie, tak... O, dobra, tutaj dużo punkcików zdobyłem. No i jebany! Raczej na top 1 to się tutaj, nie wiecie, nie liczcie na top 1, bo raczej top 1 tutaj nie będzie, aczkolwiek jest fajnie, no i jest śmiesznie. No Name był na 5, właśnie kurde, na top, w sumie byłbym na top 5, gdybym miał tyle punktów, ile miałem przedtem. Już teraz nie, ale fajnie być po prostu nawet takie przez chwilkę na top 5, bo ten jaki Crazol, no i mnie zabił ten Crazol, no i ja wiedziałem, że takich Crazolów to trzeba unikać. Mama mówiła, unikaj debili w swoim życiu, no i nie udało mi się, no. Nie. Tutaj jakiś Aryjczyk. O Jezu, ale mi się pomyliło, myślałem, że to ja jestem tym, który powinien w nich wpaść. I może znowu Adam, oddasz mi siebie? Nie oddasz, teraz zabrałeś to, co oddałeś mi wcześniej. Cały czas mi się pojawiałem te... ten, bo nie mogłem... A, zresztą mniejsza, co wam będę mówił. Pap, pap. PPNP. Tu. Donald Trump był tam. Ja chcę Donalda Trumpa. Jak wiecie, ostatnio Donald Trump jest dość popularny na moim kanale. A, więc tak to właśnie jest. Ujojojojoj. Joe. Bez kapi. Go. Dobra, mamy ładnie. Teraz tutaj trzeba zdodżować. I teraz tego porobić. Odbił się od mojej kulki i dostałem po ryju, no. Haker, dobra, porobiliśmy hakera. Teraz który będzie naszą następną mocą? Może właśnie, może ja nie powiem do koło, tak w kółko. No nie, on mnie porobi. Dobra, odbiliśmy trochę. Uuu! To było dobre. Fallout fun. Kill. Dobra, udało się. Dzięki temu, że mieliśmy dłuższą w sumie piłeczkę. Prawie znowu porobiłem tutaj swój błąd. Ale... Znowu miałem ochotę uderzyć. No nie będę kłamał. Miałem dużą ochotę uderzyć, ponieważ... no wydodżowałem to idealnie, ale jakoś mi się nie udało niestety. Ile mam punktów teraz? 4. Jestem na 17 numerze. Fajnie byłoby jednak gdzieś tam... wbić troszkę wyżej. Ale... wątpię, że to się uda. Z moimi skillami może być naprawdę ciężko. Ale no, deal with it. To jest jednak nasz dzisiejszy tutaj... Dobra, ludziki. Ostatnie 3 gierki. Jak uda mi się w tych 3 gierkach zdobyć powyżej 10 punktów, to jeszcze raz będą 3 gierki. Jak mi się nie uda, jeszcze 2 gierki. Jak mi się nie uda, to kończymy odcinek, bo... Okej, okay, jeszcze jedna gierka. No nie, no teraz nie rób mi tego. Dobra, jest jednak coś tam było. Tutaj Anoj... prawie jak ma... No jak... Ha!
Dobra, na dzisiaj naprawdę wystarczy. Mam nadzieję, że wam się spodobało, bo gra jest naprawdę przyjemna, fajna i co ważne, jest agresywna. Jest dużo akcji, nie to co w innych grach IO. Więc przypomnijmy zasady. Wbijacie 200 łapek w górę, to wbija kolejny odcinek z gry IO. Nie wiadomo jeszcze jakiej, w komentarzach pod spodem napiszcie mi koniecznie jaką gierkę byście chcieli z IO zobaczyć. Może jakąś nową, w którą jeszcze nie grałem, a może pokroju Splixio, Deepio czy Slither.io, więc... A może w Agario pierwszy raz w życiu bym zagrał? No nie wiadomo, zobaczymy, więc napiszcie mi, zróbcie lajki. No dzisiaj to już wszystko, jeżeli wam się spodobało, to jak zawsze łapka w górę, jeżeli wam się nie spodobało, to jak zawsze łapka w dół, jeżeli wam się spodobało, to zostawcie suba, taki mały przycisk na czerwony pod spodem. Na dzisiaj to już wszystko, trzymajcie się! Pa, pa!